Witam. Piękny zachód słońca. Podzielę się moimi nowymi myślami. Tak. Uśmiechać się czy nie? Jeśli będziemy się uśmiechać do ludzi, nie będą nas się bali. A jak nie będą się bali, no to wtedy możemy coś tam stracić. A jak będą nas się bać, to wtedy jesteśmy bardziej jakby chronieni. A jednak uśmiechać się. Uśmiechać się, bo życie jest krótkie, a wieczność wieczna. Następna myśl. Przebaczać w myśli. Takie moje najnowsze odkrycie, że myśli są odbierane. To nie tylko tak, że będę sobie myślał inaczej, ale w spotkaniu z człowiekiem powiem: dobrze, wszystko w porządku, idź dalej, miłego dnia. Czyli przebaczymy słownie. Ale w myślach nie. Chodzi o to, żeby już w myślach przebaczyć sobie. Od razu, bezwarunkowo. Żeby nie było tak, że ja się odpłacę i tak dalej, nie? No dobra. Następna myśl to być silny. Uśmiechać się, ale być silny. Tak swoje życie prowadzić, żeby się nie osłabiać organizmu. Bo człowiek silny taką ma aurę. I ta aura go chroni. Wtedy może się uśmiechać. Tak. I jak kiedyś widziałem taki tekst człowieka, który siedział w więzieniu, mówił: wyrwałem kilka chwastów. Za co siedzisz? Za co siedzisz w więzieniu? Kolega w celi się pyta. Wyrwałem kilka chwastów. No według jego opinii to zrobił dobrze. Wyrwał chwastów, kawałek ziemi był oczyszczony. No. Ale mi się wydaje, że to nie tędy droga. Mi się wydaje na pewno. Zło dobrym zwyciężać. Przebaczać. To jest nauka Jezusa Chrystusa. I gdy Jezus stanął przed Piłatem i powiedział takie coś: każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu. A wtedy Piłat powiedział: a cóż to jest prawda? I od tej chwili chciał go uwolnić. A cóż to jest prawda? A prawda to jest nauka Pana Jezusa. A nauka Pana Jezusa to przykazanie miłości. Głównym takim zdaniem, jakby człowiek zapomniał całą Ewangelię, albo by zgubił, to zapamiętać przykazanie miłości, przykazanie nowe. Daję wam, byście się wzajemnie miłowali. A tak jeszcze otwórz na was, jeśli chodzi o prawdę. Mam taką przypowieść. Dzieci porosły, było 5 chłopaków i 5 dziewczyn. Załóżmy, takie opowiadanie wymyśliłem. Rodzice zmarli, odeszli wieczności. I dzieci mówią tak: słuchajcie, jeden do drugiego, to wcale nieprawda, że Mikołaj istniał. To rodzice podkładali, bo ja, jak w szafie, do szafy zaglądałem, to znalazłem ten prezent, już był wcześniej w szafie. A drugi chłopak mówi: ja widziałem, jak myśli wyszli, to, że to tata był podkładał. A drugi mówi: ja w przedszkolu widziałem, jak to ktoś, pan dyrektor się przebrał za Mikołaja. Czyli to jest ciemniotyczne. No nie jest prawda, że Mikołaj istniał. I teraz podsumowanie. Na tym przykładzie widać, jak prawda jest względna. To, co Einstein powiedział. Prawda jest względna. Bo to nieprawda, ten mówi najstarszy, żeby Mikołaj obskoczył całą Iławę w ciągu jednej wigilii, jednego wieczoru. Ba, cały świat. No nieprawda, to czy jakbyśmy mogli to wierzyć. Czyli to jest nieprawda, że święty Mikołaj istnieje. A jednak była postać, święty Mikołaj, historyczna, która pomagał dziewczynom tam wyjść za mąż, posag podrzucił przez okno. Czyli był prawdziwy Mikołaj jako osoba. I teraz rodzice, ukrywając prawdę, że udawali świętego Mikołaja, nie robili tego ze złej woli. Tylko chcieli, żebyśmy byli szczęśliwi. Czyli była prawda, czy nie była prawda? Nie była prawda, że święty Mikołaj do domu do nas przychodził, do każdego z was, kochani. Ale prawdą jest, że rodzice chcieli, żebyśmy byli szczęśliwi. Dlatego udawali, że są tym świętym Mikołajem, że niby tylko domu naszego przy świętym Mikołaj, do waszego także. To było takie
cel uświęca środki. I na koniec zostawię z pytaniem. To była prawda, że Mikołaj przychodził do każdego z nas, czy nie? Nieprawda. I już mamy rozwiązanie zagadki, że prawda jest względna. Na koniec zagram tak ładną pieśń, przykazanie nowe daję wam. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Miłość jest łaskawa, miłość jest cierpliwa, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Schowaj swój miecz do pochwy, nie? Schowaj swój miecz do pochwy. Walczyć dobroczą, uśmiechem. A pistolet niech wisi jako ozdoba na ścianie. No. Nigdy nie wolno celować w człowieka. Bo drugi człowiek to niebo. W siebie też. 3, 2, 1. W życiu. Bo życie jest święte. Niech wisi na ścianie jako taka, można powiedzieć, symbol. Ale niech wisi. Dziękuję za wysłuchanie.